Zanim przejdziemy do części oficjalnej, zróbcie tak. Kartofle ponakłuwajcie, rozłóżcie równo na blasze. 180 stopni, widzimy się za godzinę. Minęła nieco ponad godzina, a ziemniaczki są już gotowe. Zacznijmy więc część oficjalną. Hej, witajcie w kuchni kwasiora. Jeśli szukacie pomysłu na przystawkę, dodatek do dania głównego lub naprawdę smaczny i efektowny posiłek na różnego rodzaju domówki, imprezy, spotkania meczowe czy przy filmie, dobrze trafiliście. Całość nazywa się skin potatoes albo podwójnie pieczone ziemniaki albo po prostu faszerowane ziemniaki. Będę potrzebował w moździerzu jest sól z czarnym pieprzem, stosunek 1:2, ostry sos. Proponuję do tego przepisu sosy typu chipotle, bo zależy nam tutaj na tym posmaku wędzonej ostrej papryki. Kilka kolorowych papryk dla kurażu, habanero, pepperoni oraz jalapeno. Cała masa tłustego, pysznego bekonu, 100 g masła, 2 szklanki kwaśnej śmietany, cała masa startego żółtego sera oraz piękny zielony szczypiorek. Zaczynamy od tego, że każdego ziemniaczka muszę przykroić na pół i wydrążyć środek, tworząc takie łódeczki o grubości burty około centymetra. Wszystkie łódeczki są już elegancko wydrążone, środki w misce. Czas teraz na najlepszą część programu, czyli grillujemy bekon. Dochodzi jako niesamowicie pachnie. Jeśli nie macie natomiast grilla na podorędziu, a chcielibyście wykonać sobie tą wspaniałość, to żaden problem. Patelnia wytapiajcie skwarki niezbyt mocno, połowę tłuszczu odlejcie, połowę zaś zachowajcie. Czas teraz do mięsu ziemniaczanego dodać pozostałe składniki drobno posiekane. Sól z pieprzem. Z tym ostrożnie, gdyż zarówno ser, jak i bekon są już słone, więc to na koniec. Ostre papryczki należy drobno pokroić, masło śmietane także tutaj oraz ser. Myślę na tą ilość 2-3 po każdej garści. Czas teraz na zgrillowany bekon. Muszę go przesiekać dosłownie byle jak. Jeśli chcecie, aby farsz był bardzo gładki, przed wrzuceniem papryk, sera i bekonu, ubijcie to wszystko tworząc takie pire. Mi natomiast lekkie grudki w ogóle nie przeszkadzają. Upycham łódeczki tym kolorowym farszem bardzo szczodrze i układam ciasno na blasze do pieczenia wyścielonej niedbale pergaminem. Ta blacha jest docelowa, na niej zaserwujemy to dzieło. Wszystkie łódeczki są już nafaszerowane i gotowe, aby wrzucić je w bezmiar pieca. Temperatura 200 stopni, czas to myślę około 2 kwadranse, aż góra wyśmienicie się zarumieni. Ale zanim to zrobimy, należy wszystko suto obsypać serem. Można po całości, a można małą kubkę na każdą łódeczkę. I ja tam jadę po całości.
Dym i zapach świadczą o tym, że całość z pewnością jest już gotowa. Sprawdźmy to. I tak właśnie jest! Czas teraz na dwa ostatnie składniki tego dania. Jak widzieliście, w tak zwanym międzyczasie pokroiłem drobno szczypiorek, ale zanim go dodam, do akcji wchodzi sos chipotle. Kilkanaście kropli, chaotycznie po całości. Stanowić on będzie totalną niespodziankę. Będziemy jedli to danie, raptem wpada nam kropla chipotle, rozpoczynamy totalnie inną podróż smaków, by za chwilę wrócić na stary, utarty szlak ziemniaczków nadziewanych. Także kilkanaście kropli, gdzieniegdzie, niech to będzie przygoda. Czas teraz na szczypiorek, żeby było ładnie, żeby było zielono, żeby było kolorowo, żeby było zdrowo. Sypię go chaotycznie po całości. I gotowe, ale myślę, że moi goście nie obrażą się, jak dostaną całość bez jednego kawałeczka. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!